Może słyszeliście kiedyś, że wiara to łaska? Czym jeszcze jest wiara i czym jest wiara według dzisiejszych czytań? Dowiemy się tego po czołówce. Zapraszam do niedzielnego dzielenia. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Niech wasze biodra będą przepasane, a lampy zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, który ma wrócić z wesela, aby zaraz mu otworzyć, gdy przyjdzie i zapuka. Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy przyjdzie. Zapewniam was, że przepasze się, posadzi ich przy stole i obchodząc, będzie im usługiwał. Szczęśliwi, jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i takich zastanie. Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. I wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Moi drodzy, czytam dzisiejszą Ewangelię i oczywiście w tej osobie Pana domu, który przychodzi, przepasuje się i usługuje oczekującym Go, widzę Jezusa oblubieńca. I spodziewam się, że kiedy dane mi będzie, a mocno wierzę w to, że będzie mi dane zasiąść w niebie, to taka właśnie sytuacja będzie miała miejsce. Jezus będzie tym, który jest królem usługującym i będzie cieszył się nami, powie: siadaj, chłopie, siadaj i korzystaj z tego, co my tu mamy. Oczywiście my nie wiemy, jak będzie w niebie, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ale gdzieś już użyłem tego sformułowania, że wierzę, że tak nastąpi. Właśnie. Czym jest wiara? Wiara jest łaską, ale jest też gwarancją. W liście do Hebrajczyków, również w dzisiejszej liturgii, odczytamy: wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy i dowodem rzeczywistości niewidzialnej. To dzięki niej nasi przodkowie otrzymali świadectwo. Nasi przodkowie, począwszy od Abrahama aż po, nie wiem, naszych dziadków, naszych rodziców, oni wierzyli, oni się spodziewali. Mam nadzieję, że ty również masz takich przodków, o których możesz powiedzieć: oni byli bogobojni, oni wierzyli. I zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy oni zawiedli się na tym, że wierzyli Bogu? Patrząc po mojej rodzinie, śmiem twierdzić, że nie. Owszem, życie, kiedy mamy, kiedy wierzymy, kiedy ufamy Panu Bogu, nie jest usłane różami, bo nie jest powiedziane, że będzie łatwo. Ale zawsze mamy tę nadzieję, mamy tę wiarę, mamy tę ufność, że możemy się spodziewać czegoś lepszego. Możemy się spodziewać czegoś, co tak naprawdę Bóg nam jeszcze da. I kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że to, co kiedyś Bóg obiecywał, On to dochowuje i później się realizuje. I sądzę, że w waszym życiu jest podobnie. Jeżeli nie, to pomyśl o swojej wierze i o swojej ufności. Ja Panu Bogu zaufałem, ja Panu Bogu też wierzę w wiele rzeczy. Wierzę, że On poukłada moje życie, wierzę w to, że On ma przepis na najlepszą wersję wydarzeń i to nie zawsze ja muszę spinać się i mówić: Panie, ja chcę tak i tak. Od już dłuższego czasu mówię Bogu: prowadź mnie. Prowadź mnie. Co ja mam się spinać? Co ja mam się denerwować? Przecież Ty wiesz. Panie, Ty wiesz wszystko. I ta słynna, modna modlitwa
Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, Tobie ufam. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia, ona nas zachęca do wiary, która jest związana z ufnością. Do wiary, która jest związana z tym, że to nie my będziemy budować wizję przyszłości świata i tego, co będzie po naszej śmierci, ale tak naprawdę ufamy i wierzymy, że jeżeli oddamy Bogu ster, to On rzeczywiście pokaże nam, jaki jest piękny, jak można pięknie żyć i pokaże nam później, co nam przygotował, jaką wielką ucztę. Słowo mówi dzisiaj też w psalmie, że szczęśliwy naród, który wielbi Boga, który Pan Bóg wybrał na swoją własność. A w Ewangelii szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy przyjdzie. I na końcu taka zachęta, Jezus mówi, wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. I tu nie chodzi o to, abyśmy się bali, ale byśmy oczekiwali, właśnie z wiarą i ufnością. I miejmy taką świadomość, że naprawdę jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Boga. Nie musimy się niczego bać. Zachęcam Was przez tę niedzielę i najbliższy tydzień, abyśmy może kiedy wstaniesz, może kiedy pomodlisz się, abyś pomyślał czy pomyślała, dlaczego jestem szczęśliwy. Co powoduje we mnie dzisiaj radość i szczęście? Na przykład, jestem szczęśliwy, bo dzisiaj świeci słońce. Jestem szczęśliwy, bo wiem, komu zaufałem, że zaufałem Bogu. Jestem szczęśliwy, ponieważ, nie wiem, odwiedzi mnie ktoś w mojej rodzinie. Jestem szczęśliwy, bo, nie wiem, moja ciocia ma urodziny. Takie krótkie zdanie, które podtrzyma Twojego ducha i spowoduje radość. I rzeczywiście Ewangelia, słowo będzie się realizowało w Twojej codzienności. I to będzie budowało też Twoją ufność i wiarę. Pomódlmy się zatem o to, abyśmy potrafili budować swoją wiarę na Bogu. Panie Jezu, wierzę Tobie i tylko Tobie. Ufam Tobie i tylko Tobie. Nie chcę wierzyć nawet w siebie. Chcę wierzyć w Twój plan i w to, co Ty mi chcesz ofiarować. Nie chcę tym gardzić. Chcę to wszystko przyjąć. Bądź uwielbiony w tym, co Ty mi dajesz i bądź uwielbiony w tym, jak Ty budujesz moją wiarę. Panie, Tobie zaufałem. Nie zawstydzę się na wieki. Amen. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków, ale też zapraszam Was do codziennej lektury Słowa Bożego. Nie tylko od niedzielnego dzielenia do niedzielnego dzielenia, od niedzielnego nabożeństwa czy liturgii do kolejnego. Pamiętajcie, że Pan Jezus Was bardzo mocno kocha, już Was zbawił i posyła Wam swojego ducha. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, polećcie może te treści swoim znajomym. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.